Jest to naszą dumą, bo staramy się inwestować w edukację. Jest to jeden z elementów inwestowania w edukację i umacniania naszych szkół ponadgimnazjalnych. Te boiska są już na ukończeniu i myślę, że jeszcze tydzień, może półtora, kiedy dojdą do tego jeszcze światła i ogrodzenie, te boiska będą pięknie wyglądały i będą służyły młodzieży. Dokładnie 6 listopada nowe obiekty sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance zostaną udostępnione uczniom. Boisko wielofunkcyjne budowane jest również w Krzyżu Wielkopolskim. Koszt inwestycji to prawie 1,5 miliona złotych, z czego połowa tej kwoty została uzyskana z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przy boiskach wybudowane zostały także siłownie zewnętrzne, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.